Cześć, witam się z Wami w sobotę, czyli 23 grudnia mamy. Jutro jest Wigilia, jest poranek. Ja, jak widzicie, jestem po prysznicu porannym. Musimy się śpieszyć, bo słuchajcie, ciągle mamy problem z tym, żeby o odpowiedniej godzinie wyjechać i spokojnie dojechać na balet Arife. Więc tak, Jokan szybko poleciał na bazar, na zakupy. Dużo nie potrzebowaliśmy do domu tak naprawdę, bo mało co tam się skończyło, ale najważniejsze, musiał pójść i kupić rybę. No bo oczywiście jutro mam Wigilię, więc będziemy jeść rybę. A ja co? A ja się ogarnęłam. Właśnie sobie skończyłam zaparzyć moją kawę i wstawiłam już turecką herbatę, zaparzyłam. Oho, już przyszli. Także biorę się za robienie słuchajcie, śniadania i co? I musimy te śniadanie zjeść szybko, więc nie będzie takie typowe tureckie śniadanie posiadowe i tak dalej. Ale to nie szkodzi, bo Gökhan wziął sobie wolne w poniedziałek i we wtorek, także jest dłużej w domu. Także jeszcze na takie śniadania wolne, spokojne będziemy mieli czas. Na pewno jutro będziemy celebrować, a dzisiaj robimy coś na szybko. Także ja już ugotowałam jajka w międzyczasie, jak się kąpałam. I co? I biorę się za kawurmę, zrobię kawurmę i serki już tutaj wyciągnęłam, także zostaje tylko pokroić pomidory, pokroić ogórki i praktycznie śniadanie gotowe. Słuchajcie, dzisiaj też przyszliśmy tutaj do centrum handlowego, dlatego że potrzebowaliśmy kupić rajtuzkę, Arife i spodnie, bo wyrosły ze spodni. No i nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie zjeść znowu tej najlepszej pizzy, jaką mieliśmy kiedykolwiek w życiu. Ale tutaj nie jest Adzie, to jest sos domates. To nie jest Adzie. Także nie mogliśmy się powstrzymać, przyszliśmy znowu na pizzę. Tym razem każdy sobie wziął osobną pizzę, każdy ma inną. Ja mam znowu taką samą. Tutaj Gökhan zamówił, ale brakuje mu sucuka. Nie dołożyli sucuka. Taka wegetariańska trochę wyszła. Serduszko. Arife ma serduszko. Piękne serduszko. Gökhan w końcu dostał swoją pizzę. Zapomnieli dodać mu sucuka, więc pan zabrał i zrobili mu nową. Także jeden kawałek sobie zjadł gratisowo Gökhan dzisiaj i dostał jeszcze gratisową herbatkę. Słuchajcie, jesteśmy na takim rynku świątecznym. Jednak otworzyło się coś takiego świątecznego w Mercy. Także tutaj z tyłu są budki z jedzeniem, różne rzeczy sprzedają, tutaj są światełka, jakieś koncerty będą się odbywały, także tak. No coś tutaj się dzieje w końcu. Zobaczcie. It was the night before Christmas. I was closing down for business.
child. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe someday you everything changed from now on. Słuchajcie, coś fantastycznego. No, jestem usatysfakcjonowana, taki prezent dostałam na święta. And somehow we knew that we'd find something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Słuchajcie, ja jestem po prostu zachwycona tym miejscem tutaj. Zrobiło tak świątecznie, taki nastrój. Jokan porównał to miejsce do Hogsmeade z Harry'ego Pottera, ale dla mnie to jest po prostu taki ryneczek świąteczny. No po prostu cudo. Zobaczcie, co znalazłam. To jest osmany Majunu. Mówiłam wam o zawodach, które wyginęły i udało się znaleźć. Wracamy, słuchajcie, wracamy do domu, tak się zasłonczyliśmy po tej gorącej czekoladzie i po tych słodkościach, także jedziemy już do domu, już albo dopiero do domu. Zrobił się wieczór, także Arifa będzie się szykowała do spania, no i już jutro mamy święta, także tak. Jestem super, super zadowolona, że taki jarmark świąteczny, tak, tego słowa szukałam, tej nazwy szukałam, nie rynek, tylko jarmark świąteczny się otworzył w Mersin. I słuchajcie, ten jarmark świąteczny jest od 21 do 31, czyli właśnie w nawiązaniu do nowego roku, z którym Turcy kojarzą sobie właśnie Christmas. I jak mówią Christmas, to mają na myśli świętowanie nowego roku. Także tak, także naprawdę bardzo fajne miejsce. Można się troszeczkę poczuć jak w innym kraju. No może to nie był najbardziej urokliwy, słuchajcie, jarmark świąteczny, pewnie jak na wasze tutaj standardy, to pewnie stwierdzicie, że... Więc pewnie stwierdzicie, że tak wyglądał byle jak, ale wierzcie mi, że jak się jest w Turcji i takie coś po prostu się tutaj organizuje i taki jarmark się pojawia, to naprawdę to się nie umywa, ja wiem, do tych europejskich, takich europejskich jarmarków świątecznych, ale trzeba się cieszyć tym, co się ma, więc ja się bardzo, bardzo cieszę taką atmosferę, w taką lepszą atmosferę świąteczną, słuchajcie, wpadłam.
ta woda. I koje arifejcia verde. A. Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Aha. Co to? List od dzieci już przyszedł. Arife. Witam cię, moim domu. Cię. Będę już wstał, bo dzieci czekają. O, cześć! Mikołaj! 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 Słyszysz mnie? Już. Słyszysz mnie? Przed zaśnięciem czytałem o tobie. Wiem, że jesteś cudownym dzieckiem. Rok temu się widzieliśmy. Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz. I masz już 4 latka. No to bardzo lubisz bawić się klockami. Klockami tak lubisz się bawić, nie? Tak! Umiesz już jeździć na rowerze. Wiem też, że nauczyłaś się pływać. Ty też wiesz, jak wiesz pływać. Tak! A, to chyba twoje dziecko. Ja sobie myślę. Wiesz, jak płynę! Zaraz zobaczymy, czy Arifa jest. Jest Arifa, czy nie? Jak myślisz, jesteś, czy nie? Jesteś, czy nie robisz tego czynnicy? Co ja bym zrobił? Jesteś? I zaraz zobaczymy. Zobaczmy, czy jest to twoje zdjęcie. To jest moje zdjęcie. No, szukam Mikołaj, czy ty jesteś grzeczna, czy nie? Jak jesteś grzeczna, to cię znajdzie tu na liście. Chyba jest, a co? Jest to! Okej. Dobra, tak jak już obejrzałyśmy film od świętego Mikołaja, to dzisiaj otwieramy prawie przedostatnie pudełko, okay. Okienko. 23, czyli musi być 2 i 3. Gdzie jest 23? Ty który otwierasz? Ten otwierasz? Tak. Dobrze, dobrze, to ty pierwszy otwierasz, tak? O, widzę 23. Patrz, tutaj jest 23. Nie, tu otworzyłyśmy. Nie, tego nie otworzyłyśmy. Zostały tylko 2 okienka, zobacz. O Jacie, co to jest? Budź świętego Mikołaja, zobacz, jaki ładny. No. Tak, mamo, to jest ty. Teraz ja. 23, widzisz, gdzie jest 23? Gdzie jest 23? A, znalazłam, tu jest. Co tutaj jest? Tutaj będzie pewnie malutka czekoladka. Nie. Malutka czekoladka będzie. Nie, widzisz, malutka czekoladka, tak. No, ale nie będą codziennie misie. No. I zostało nam tylko jeszcze jedno okienko. I jest koniec. Jutro ostatnie okienko. 24 i jest koniec. Słuchajcie, właśnie się szykujemy do spania tutaj. I ja sobie przypomniałam, że przecież ten film z dzisiaj, z 23, pojawi się prawdopodobnie u was 24, czyli Wigilia. Ale to jest tak naprawdę ostatni moment, żebym mogła wam życzyć tutaj wesołych, radosnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że spędzacie te święta tak, jak lubicie, tak jak sobie wymarzyliście. I co bym chciała wam życzyć? Chciałabym życzyć szczególnie zdrowia. Ja myślę, że tego trzeba życzyć, bo wiele innych rzeczy zależy od nas, a zdrowie nie do końca. A zdrowie jest tutaj chyba najważniejsze, także życzę wam przede wszystkim zdrowia. Dziękuję wam też za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że jakoś wam umiliłam ten grudzień, towarzysząc wam na ekranach, umilając wam wieczory. Jeszcze jeden vlogmas się oczywiście ukaże. Będzie to filmik z 24 grudnia. Także tak, także on powinien się ukazać oczywiście 25, czyli dzień później. No i te osoby, które mają ochotę od razu obejrzeć ten filmik, to sobie go obejrzą od razu, a te, które będą zajęte spędzeniem czasu z bliskimi, to oczywiście będą mogły do tego filmu wrócić później. Także ja tutaj się z wami żegnam w przedostatnim vlogmasie.
I co? I do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa. I'm not wasting any dreams this.